Historia kapliczki na ulicy Poligonowej zasadniczo zaczyna się w 1937 roku, bo w 1937 roku została ta kapliczka pobudowana. Natomiast właściwie należałoby zacząć troszeczkę wcześniej, dlatego że ta społeczność na ulicy Poligonowej pojawiła się kilka lat wcześniej po tak zwanej komasacji gruntów, czyli po scaleniu gruntów, a większość mieszkańców i gospodarzy, którzy tutaj zamieszkali przy obecnej oczywiście ulicy Poligonowej, dlatego że kiedyś tutaj nie było żadnej ulicy, to był gościniec, a ta miejscowość i to miejsce było powszechnie przez właśnie tych mieszkańców i okolicznych mieszkańców nazywane wydmuchami. Dlatego że tutaj były szczere pola i zimową porą szczególnie wiatr sobie hulał i stąd była ta nazwa wydmuchy. Natomiast wracając jakby do meritum sprawy, w momencie kiedy ci gospodarze, którzy mieszkali przy obecnej ulicy Willowej, bo tam była wieś Czechów, która graniczyła z wsią Sławinek, no i ci mieszkańcy Czechowa dostali pola, które od obecnej ulicy Poligonowej do granicy z polami sławinkowskimi. I tutaj był podział w poprzek, a tam wzdłuż. Czyli nadal ten podział funkcjonuje, bo ci, którzy dostali te pola, to mają tutaj właśnie tak wzdłuż podzielone, a do tak zwanej granicy między polami czechówczańskimi a sławinkowskimi właśnie tutaj z tej strony mieli gospodarze między innymi mój dziadek Władysław Brzozowski, który znalazł sobie panienkę przy ulicy Willowej. I to była córka gospodarza mojego pradziadka Urbasia, no i tam się ożenił, a ponieważ dostał część ziemi od swojego teścia, no to tutaj dostał gospodarstwo w jednym kawałku, bo tam było w wielu kawałkach, ale po tej komasacji tutaj. No i ta społeczność, jak się tutaj już osiedliła, zagospodarowała jakoś, bo część nawet budynku była przenoszona tutaj ze starego miejsca na nowe. No to ci gospodarze, ponieważ byli członkami też Kościoła rzymskokatolickiego, uznali, że dobrze byłoby postawić tutaj kapliczkę ze względu na to, żeby mieć powiedzmy opiekę Matki Bożej, no Pana Boga, bo jak to stare przysłowie mówiło, bez Boga ani do proga. I oni w takim duchu byli wychowywani, w takim duchu żyli, więc ta kapliczka była jakby takim naturalnym efektem ich rozumowania, ich myślenia, ich czucia. No i postawili tę kapliczkę, więc tak, kapliczka, cegłę dostali na tę kapliczkę od Żyda, który dzierżawił cegielnię przy ulicy Północnej obecnej. Już śladu nie ma po tej cegielni, ale moi rodzice pamiętali, że się nazywali go Cukierman. Prawdopodobnie chodziło o Cukermana, ale to tak potocznie nazywano go Cukierman. No i ten Żyd był zobowiązany przez tę społeczność Czechowa do tego, żeby dać cegłę na kapliczkę, ponieważ brał wodę z rzeki do wyrobu cegieł, a rzeka była własnością w pewnym sensie mieszkańców właśnie Czechowa. No i żeby oni mu dali pozwolenie i pozwalali dalej wyrabiać te cegły, z czego miał pewnie jakiś interes, no to po prostu musiał tę cegłę dać na kapliczkę. No nie dlatego oczywiście dał, że bardzo chciał wspierać wiarę katolicką, nie? I zależało mu na budowie kapliczki, ale prawdopodobnie chodziło po prostu jak zachowanie tego interesu i kontynuację. No i
Ale to oczywiście trzeba było też przecież wynająć kogoś, kto by wymurował, jakiegoś fachowca, więc też były potrzebne pieniądze, więc czterech gospodarzy złożyło się, wsparło finansowo, właściwie konkretnie to nawet dwóch gospodarzy, czyli Bicz i Starzyński, dali miejsce pod tę kapliczkę. Dali tak, bo akurat kapliczka jest postawiona na miedzy między gospodarstwami jednego i drugiego. No i żeby nie jeden nie stracił za dużo, drugi nie, to się podzielili tym. Natomiast Jan Wilkołaski i Władysław Brzozowski, czyli mój dziadek, wsparli finansowo konkretnie, czyli tam prawdopodobnie dali pieniądze na tych fachowców, na jakiegoś rzemieślnika, który tam wybudował. Nie wiem, czy to był jeden, czy więcej, bo tam są różne elementy. Jest nie tylko sama bryła i wymurowana, ale jeszcze są szyby, jeszcze są ramy do tych szyb, więc jest dach z blachy, jest krzyż metalowy, więc to być może, że tam więcej tych fachowców było. O tym już niestety niewiele wiemy, bo w zasadzie nie ma już świadków poza jednym, który żyje jeszcze, który tam jako dziecko był uczestnikiem tych działań związanych właśnie z budową kapliczki. Natomiast wszyscy już w zasadzie pomarli, bo ta kapliczka w tym roku zasadniczo skończyła 85 lat. Jak minęło 85 lat od momentu, kiedy została wybudowana. No i to byłoby mniej więcej tyle, jeśli chodzi o samą historię. Ta kapliczka miała jeszcze taką tablicę, prawdopodobnie to była mosiężna tablica z taką inwokacją odwołującą się do Boga i były też tam nazwiska fundatorów. Właśnie tych, których wymieniłem, to tam były te cztery nazwiska i imiona. Natomiast była też właśnie jakaś inwokacja, ale ponieważ ta tablica została zdjęta w 1939 roku po wkroczeniu Niemców, no to no i później właściwie po wkroczeniu Sowietów nie została założona, bo jest jeden okupant odszedł, drugi przyszedł. Została zdjęta w 1939 ze względu na to, że Niemcy wyłapywali takich ludzi, którzy gdzieś tam jakąś rolę społeczną odgrywali, byli tak zwanymi potencjalnymi przywódcami tej lokalnej społeczności. I była obawa, że po prostu ci, którzy są na tej tablicy, mogą trafić do obozu koncentracyjnego. Albo zostać rozstrzelani. Albo zostać rozstrzelani. No zdjęto tę tablicę. Później, jak mówię, nie były sprzyjające warunki, ponieważ Sowieci też byli okupantem i w zasadzie nie popierali wiary rzymskokatolickiej, tylko ją zwalczali, więc ta tablica w końcu zaginęła. No i ja kilka lat temu, to było bodajże około 7 lat temu, jeśli dobrze pamiętam, moi tutaj sąsiedzi, nawet tam część z rodziny, zasugerowali mi, żeby odtworzyć tę tablicę, że taka była, że trzeba by to odtworzyć. No i no, oczywiście podjąłem to wyzwanie, tylko starałem się dociec, jakie te napisy były. No i jeszcze żyła moja już świętej pamięci stryjenka, która była córką tego Jana Wilkołaskiego, jednego z właśnie z fundatorów kapliczki, a wyszła za mąż za mojego stryja Władysława Brzozowskiego, brata mojego ojca. No i ona pamiętała tylko początek, pamiętała te nazwiska i imiona tych fundatorów i pamiętała początek tej inwokacji. I tam było: Boże, coś Polskę.
Więc tyle pamiętała, więc ja postanowiłem, że resztę sam do, jakoś do, powiedzmy dokomponuję do tego, no i tak, tak zrobiłem właśnie. Dokomponowałem tę dalszą część, odwołując się jakby do tych do historycznych zdarzeń, między innymi do tej 123-letniej niewoli. No i udało się to, tę tablicę przywrócić, ale ponieważ było jeszcze miejsce na drugą tablicę, no to była też taka sugestia przez takiego artystę plastyka, który mi zasugerował, żeby ewentualnie umieścić drugą tablicę, która by odwoływała się, czy nawiązywała do tych wydarzeń historycznych, które miały miejsce właśnie począwszy od 1939 roku do czasów współczesnych, czyli generalnie do okupacji niemieckiej i do okupacji sowieckiej. No i też właśnie taką tablicę żeśmy umieścili. To zresztą jest wszystko opisane w książce Życie, tylko zapomniałem w tej chwili tytułu, ale właśnie o, tutaj dostaję Wydmuchy w Lublinie, którą napisał historia Czechowa. To pokażemy tę książkę, to tak wygląda. Z wydawnictwo Polichymii, tutaj naszej tej też takiej wydawnictwa lubelskiego. I tutaj w tej książce mamy wszystkie, powiedzmy, taką dokładną wzmiankę na temat historii tej kapliczki, którą zresztą sam napisałem własnoręcznie, dlatego że zwrócił się do mnie autor, Zdzisław Wiater, który był też sąsiadem naszym tutaj. On w tej chwili mieszka na LSM-ie w mieście, ale pochodził tutaj z tak zwanej kolonii Czechów obok i swego czasu właśnie trafił do mnie, bo tutaj chodziło o ustalenie na przykład nazwisk gospodarzy, tych mieszkańców ulicy Poligonowej. Jeszcze wtedy moja mama żyła. No i tutaj dotarłem w tej chwili do tej inwokacji, którą mogę zacytować. Więc ta pierwsza tablica miała taką inwokację. Boże, coś Polskę wskrzesił po 123 latach niewoli. Miej nas w swojej opiece, obdarz nas duchem prawdy i wolności. No, wydaje mi się, że taka dosyć sensowna. No i tutaj właśnie, jak mówię, Anno Domini 1937, kaplicę ufundowali Stanisław Bicz, Władysław Brzozowski, Stanisław Starzyński i Jan Wilkołaski. A jeśli chodzi o tę drugą tablicę, no to było tak, takiej treści. Obrońców ojczyzny, ofiary represji i eksterminacji zbrodniczych reżimów totalitarnych sowieckiej Rosji i nazistowskich Niemiec zawierzamy Maryi Królowej Polski. Pro memoria, wierni patriotycznej powinności, odnowione dzieło naszych ojców, przekazujemy trosce przyszłych pokoleń, społeczeństwo Lublina, Anno Domini 2015. No więc to ta historia, o której tutaj mówię, miała miejsce w 2015 roku. No tam była jakaś taka częściowa renowacja wtedy, ale ona nie była gruntowna i to było, nie zdało jak to się mi egzaminu, ponieważ na tej kapliczce było kilkadziesiąt warstw farby różnej, bo technologia, jak wiadomo, zmieniała się, farby się zmieniały. No i to było tak nanoszone sukcesywnie, co rok, co dwa, co trzy, różnie, zależy jak tam, która farba długo wytrzymywała. No ale to prowadziło do tego, że ona się zaczęła łuszczyć, zaczęła odpadać. W ogóle, jeśli chodzi na przykład o to historię, to droga była zrobiona i ta droga spowodowała to, że
skarpa, na której ta kapliczka stała w zasadzie na płaskim terenie, ale w momencie, kiedy została droga wybudowana, to ta skarpa została obcięta i przód całej kapliczki, fundamenty nawet zostały odsłonięte, więc trzeba coś byłoby z tym zrobić. No tutaj sąsiedzi zrobili swego czasu jakiś taki remont, okleinę zrobili z takiego piaskowca, jakieś tam wylewki zrobili, coś w rodzaju schodów, no ale wiadomo, czas wszystko niszczy i wszystko się starzeje i tak samo te remonty też zaczęły po prostu, przestały jakby wystarczać, w związku z czym znowu trzeba było podjąć decyzję o renowacji jakiejś takiej gruntownej. No i ponieważ ja tutaj no, z racji tej chociażby, że jestem radnym Rady Miasta, no to wszyscy oczekują ode mnie pewnej inicjatywy, nie? I podejmowania działań, więc nie miałem możliwości, żeby się od tego uchylić, zresztą nie chciałem się uchylać. No i podjąłem działania w tym kierunku, żeby doprowadzić do takiego właśnie bardziej gruntownego remontu, do restauracji tej kapliczki. Oczywiście przedtem też z mojej inicjatywy i dzięki moim staraniom ta kapliczka została wpisana do rejestru zabytków. No to też wymagało jakiegoś wysiłku i zabiegów. No ale z tego tytułu nie otrzymaliśmy żadnych dotacji, żadnego wsparcia, bo Wydział Ochrony Zabytków jest bardzo biedny u nas w Lublinie i w zasadzie z roku na rok praktycznie dostaje mniejsze pieniądze, więc trzeba było pomyśleć o jakiejś innej alternatywie. Wpadłem na taki pomysł, wydawało mi się, że dosyć dobry, żeby się zwrócić do trzech sąsiadujących z nami tutaj rad dzielnic, ponieważ jestem radnym Czechowa i Sławina, więc na Sławinie mamy jedną radę dzielnicy, a na Czechowie mamy dwie. I pomyślałem, że jeśli każda z tych rad dzielnic da po 5 tysięcy, no to już będzie 15 tysięcy, to już taka kwota, dzięki której można coś zrobić. Wprawdzie teraz już ten jakby to powiedzieć, okres czasu się zmienił, bo mamy i sporą inflację, nie? Ale na przykład jeszcze rok temu, jak się starałem o te pieniądze, no to po prostu było to dosyć sporo. No a oprócz tego też tutaj z obecnym, który siedzi z tamtej strony kamery, Tadeuszem Pasztyką, który mi bardzo też wydatnie pomógł, urządziliśmy taką zbiórkę internetową. No i dzięki tej zbiórce udało się zebrać... To nie moja zasługa, tylko pana Stanisława Michalkiewicza. Tak, udało się nam zebrać no około 4 tysięcy, no niedokładnie nawet, bo jak wypłaciłem te pieniądze, a dzisiaj tego dokonałem, to trzeba było zapłacić 7,5% opłaty, więc to było około 300 zł i z tych około 4 tysięcy zostało 3500, coś tam 80 zł, dokładnie nie pamiętam w tej chwili, ale niecałe 3600 zł. No ale dobre i to, resztę to jak gdyby zabrakło jeszcze coś, bo w zasadzie wycenę, jaką zrobił i kosztorys, ten wykonawca, który robił remont tej kapliczki, to wyszło 19 600 zł, więc do tej kwoty trochę nam jeszcze ciągle brakuje, no ale to nie jest dużo i jest taka nadzieja, że uda się dozbierać te pieniądze. Natomiast wracając jakby do kwestii tej zbiórki, no niestety jedna rada dzielnicy tylko wyszła naprzeciw moim oczekiwaniom i to była rada dzielnicy Czechów Północny, dała 5 tysięcy, natomiast Sławin, który właściwie jest tutaj, można powiedzieć, gospodarzem, bo ta kapliczka jest na terenie Sławina, no niestety nic nie chciał dać, chociaż to było niewiele, bo to jest było 3,5% raptem z tej rezerwy tak zwanej celowej, którą dostaje
czyli 182 tysiące, którą na rok dostaje Rada Dzielnicy do rozdysponowania na różnego rodzaju inwestycje, tak zwane takie lokalne w dzielnicach. No też Rada Dzielnicy Czechów Południowy nic nie dała. No więc trzeba było szukać tych 10 tysięcy, które brakowało, gdzie indziej. No dostałem taką sugestię od jednej radnej, żeby po prostu spróbować zwrócić się do, znaczy przyjąć dezyderat, zaproponować dezyderat dla Komisji Kultury i Ochrony Zabytków, której akurat tak się składa, że działam. No i napisałem ten dezyderat, zwróciłem się do tej Komisji Ochrony Zabytków. Komisja podjęła to wyzwanie, pozytywnie zaopiniowała ten dezyderat. Zwróciliśmy się jako komisja do prezydenta, żeby po prostu udzielił dotacji. No i żeby już jakby nie opowiadać w szczegółach tego wszystkiego, prezydent udzielił tej dotacji. Były jeszcze pewne perturbacje, bo najpierw to było 5 tysięcy, bo jemu się wydawało, że mnie chodziło o 10 tysięcy, a ponieważ Rada Dzielnicy dała 5 tysięcy, no to on dodał tylko 5, a tu się okazało, że jednak dwie Rady Dzielnicy nie dały, więc brakowało 10 tysięcy, no ale i kolejne pismo trzeba było złożyć, no i jakoś tam się udało te 5 tysięcy kolejne jeszcze wydębić od prezydenta, no i dzięki temu mamy te pieniądze. W zasadzie w tej chwili remont został już przeprowadzony, kapliczka została odnowiona, odrestaurowana, tylko że no ja akurat zgłosiłem pewne uwagi do tego przedsiębiorcy i on uznał te uwagi za zasadne. Więc jeszcze cokół sam i takie tak zwane schodki, takie w tym cokole, będą jeszcze poprawione, ale generalnie można powiedzieć, że kapliczka jest odrestaurowana. No i jest taka nadzieja, że ta restauracja no zapewni, przedłuży jej żywot na kolejne przynajmniej kilkanaście, może kilkadziesiąt lat, miejmy taką nadzieję. Także no cóż, jeszcze można powiedzieć tylko tyle, że ta kapliczka nadal spełnia swoją funkcję, z jednej strony taką, że przy tej kapliczce są odprawiane zwykle co roku również z mojej inicjatywy msze, takie, które tak zwane poświęcenia pól, dlatego że teraz już może nie, ale do pewnego okresu czasu tutaj jednak była społeczność rolnicza i większość ludzi zamieszkałych uprawiała rolę, żyła z tego. Oczywiście to się, mówię, zmieniło w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. W zasadzie największe zmiany zaszły między 1989 rokiem, a powiedzmy czasami tym rokiem, który mamy w tej chwili, 2022. No i już ludzie tutaj w zasadzie poza ogródkami to tak naprawdę nie żyją z roli. No jeszcze tam może dwóch, trzech ludzi, którzy tutaj mieszkają, to tak więcej jakby jeszcze coś tam uprawia i jeszcze handluje, powiedzmy, warzywami, natomiast reszta już korzysta jakby z innych źródeł utrzymania i pozarolniczych. No ale jak mówię, jeszcze czasami, jeszcze to są dzieci w zasadzie tych rolników w większości, więc jakby w ich mentalności, w ich poczuciu pozostało to takie poczucie właśnie przynależności do tej ziemi, do tego miejsca. No i jak mówię, większość z nich jakieś tam ogródki uprawia, między innymi ja również. I uważamy to taką mszę za rzecz zupełnie naturalną. Poza tym też może trochę
na wyrost, a może jednak jakieś tam efekty to przyniosło. Wydawało mi się też, że takie msze i później organizowane pikniki po tych mszach integrowały też tę społeczność w jakiejś części przynajmniej i miały też takie właśnie znaczenie prospołeczne, no bo poza oczywiście tymi latami 2020 rok, gdzie ludzie zostali przestraszeni przez rządy, że umrą, jak się będą spotykali ze sobą, no to wtedy nie było tego pikniku, ale już wcześniej te kilka lat i już od 2021 był i teraz w 2022 po mszy też organizowaliśmy takie spotkanie właśnie przy grillu, przy piosenkach, właśnie integrując się razem. Więc jak mówię, ta kapliczka nadal spełnia swoją rolę i właśnie tutaj Grzesio wspomniał o nabożeństwach majowych, bo bym zapomniał o tym. Oczywiście odbywają się też nabożeństwa majowe. Też niewiele mieszkanek, bo to przeważnie kobiety, chociaż też ja kilka razy, kiedy miałem możliwość i czas, to wspierałem je również w tych nabożeństwach. No, także odbywały się regularnie przez cały maj. Były właśnie o godzinie 19 organizowane. Także no, coś się dzieje i gdyby, powiedzmy, ta kapliczka nie została wybudowana przez naszych przodków, no to czegoś by tutaj brakowało i pewne rzeczy by się tutaj nie zadziały, nie byłoby właśnie chociażby tych nabożeństw majowych, nie byłoby tych właśnie tej okazji wmurowania tych tablic, przeprowadzania właśnie tych takich akcji integracyjnych. Także no, chwała im za to. Szkoda tylko, że teraz na nowo budowanych osiedlach ludzie jakoś nie mają tego poczucia i takiej więzi z tradycją, z historią, z kościołem, bo nawet na ostatniej mszy, która tutaj była 19 czerwca, proboszcz, który odprawiał mszę, no zasugerował, żeby właśnie taką podjąć inicjatywę, żeby na tych nowo budowanych osiedlach społeczność również stawiała jakieś kapliczki, stawiała krzyże, no bo to taka była polska tradycja. No ale jak wiemy, ta tradycja była systematycznie przez kilkadziesiąt lat zwalczana. No i teraz zostało wychowane takie społeczeństwo, którego część tylko, i to obawiam się, że nawet mniejszość już w tej chwili ma to poczucie przynależności do Kościoła, tej więzi, tej tradycji, identyfikuje się z tymi wartościami, które właśnie symbolizuje chociażby właśnie ta kapliczka. Nie? No ale miejmy nadzieję, że to jest taki tylko chwilowy trend i że wrócimy i zachowamy te wartości, te tradycje, między innymi chociażby właśnie z tego powodu, że ta kapliczka będzie stała i będzie przypominała tym ludziom właśnie o tych wartościach, o tej tradycji, o tym, że nie wzięli się znikąd, że po prostu mają ponad tysiącletnią historię. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zaśpiewamy pieśń na koniec. Oh.
powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, niedziela, więc krótka homilia w nawiązaniu do wysłuchanego Słowa Bożego. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że spotykamy się w miejscu, które niejako zapoczątkowało naszą parafię, ponieważ przed 30 laty, gdy przyjechał tutaj ojciec Mariusz Lepianka, gdy proboszcz parafii garnizonowej zwrócił się do niego, aby zainteresował się ulicą Poligonową, to właśnie na początku u chorych była sprawowana Eucharystia, ale także, jak sam wspominał, przy kapliczce na Poligonowej, ponieważ tych kapliczek przy Poligonowej to zbyt dużo nie ma, więc prawdopodobnie, a nawet na pewno, to chodzi o tą kapliczkę, która dzisiaj będzie poświęcona, jest odnowiona, a wtedy gromadziła tych mieszkańców ulicy Poligonowej, którzy pragnęli, aby ta część Lublina zyskała kościół i powstała tutaj nowa parafia. Od tego czasu minęło ponad już 30 lat. W perspektywie życia ktoś powie ułamek, chwila, ale to jest czas naszej parafii. Czas tych ludzi, którzy są świadkami rozwoju tej wspólnoty pod wezwaniem świętego brata Alberta, ale także to jest czas powstawania i klasztoru, i kościoła, różnych dzieł, które się tutaj dokonywały i dokonują. To także takie bogactwo, ponieważ zmieniają się kapłani, ale także, także pojawiają się nowi parafianie. Ale przede wszystkim bardzo się cieszymy, że są ci stali, którzy trzymają w garści tradycje i pamiętają o tym, jak to wszystko się zaczęło i mogą poświadczyć, jak to wszystko się rozwijało i w dalszym ciągu się rozwija. To jest temat parafii, to jest temat tej kapliczki, ale dzisiaj Pan Jezus zwraca się i mówi do nas o najważniejszym przykazaniu i mówi nam wprost: daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Te kapliczki, które stoją przydrożne, różną mają historię. Czasami jest to świadectwo przemiany człowieka. To różnie w życiu bywa. Raz się jest na wozie, raz to jest człowiek pod wozem. Raz jest odwrócony od Pana Boga, a z drugiej strony do Pana Boga biegnie i prosi o pomoc. Częstokroć te kapliczki są świadectwem przemiany człowieka,
przylgnięcia do Niego albo wyrażenia wdzięczności za okazaną łaskę. Moim marzeniem jest, aby nie tylko ta kapliczka, która została odnowiona, by była takim znakiem wiary, ale zależy mi szczególnie, aby w tych miejscach naszej parafii, gdzie pojawiają się nowe bloki, nowe ulice, pojawiają się nowi mieszkańcy i to wszystko jest takie piękne, bo są piękne chodniki, zadbane drogi, są sklepy, piękne budynki, ale brakuje znaku wiary, takich choćby najskromniejszych kapliczek. I to jest moim marzeniem, żeby właśnie na Zielonym Wzgórzu i tam przy ulicy Relaksowej takie znaki wiary się pojawiły. Dlaczego? Ponieważ tam mieszkają osoby, które wierzą w Pana Boga, które czczą bardzo mocno Matkę Najświętszą. I mam nadzieję, że Pan Stanisław teraz stanie na wysokości zadania. I skoro odnowił taką piękną kapliczkę przy ulicy Poligonowej, no nie sam ojcze, ciosem, nie sam. Pójdzie za ciosem i w tych miejscach, gdzie aż po prostu ziemia krzyczy, żeby taka kapliczka się pojawiła, mam nadzieję, że przy pomocy łaski Bożej, ale i też serc, nie tylko z ulicy Poligonowej, ale i z pozostałej części parafii, pojawi się albo krzyż, albo miejsce, w którym będziemy mogli oddawać cześć Matce Najświętszej, tak jak to jest na Sławniku, jak to jest przy ulicy Willowej i na ulicy Poligonowej. Także to jest takie moje marzenie. A to jest przejawem po prostu serca. Bo gdzie jest w sercu Bóg, tam po prostu ludzie dzielą się swoją wiarą. I za pomocą śpiewu, i za pomocą posługi liturgicznej, i za pomocą znaków, które noszą na swoich szyjach, czyli znaków krzyża, medalików, czy też przydomowych właśnie kapliczek, krzyży. Dlatego dzisiaj dziękując za to wydarzenie, dziękując za dobre serca, jednocześnie wyglądam w przyszłość. Bo to, co za nami, to za nami, to, co teraz, to teraz, ale przed nami wyzwanie, żebyśmy potrafili dzielić się wiarą. I częstokroć może ci ludzie, którzy chcieliby podzielić się, brakuje im odwagi. A takie miejsce jak to, czy inne, które daj Boże powstaną, będą takim umocnieniem i wyjściem w przyszłość, bo przecież o wiarę musimy się troszczyć. No i życzenie, żebyśmy potrafili kochać w taki sposób, jak Jezus nas ukochał. Jak Jezus nas ukochał. Amen. Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Siostry i bracia, zgromadziliśmy się przy kapliczce Matki Bożej Niepokalanej, aby podziękować przede wszystkim Panu Bogu za Jego hojność, za Jego szczodrobliwość. Będziemy prosić o plony, aby te ziemie, które są
zasiane, zasadzone, aby przyniosły obfity plon. Będziemy prosić także, aby nie doskwierał nam i innym ludziom głód. Ale także częścią intencji będzie wyrażenie wdzięczności tym wszystkim, którzy przyczynili się do odnowienia tejże kapliczki. I to będzie takie dziękczynienie za ich hojne, dobre serca. Rozumiem, że część z Państwa jest, należycie do tej grupy dobrodziejów. Dlatego bardzo dziękuję. Wiem, że tą sprawą interesował się bardzo mocno Pan Stanisław, za co tym bardziej Panu Stanisławowi bardzo dziękuję. No i gratuluję. Więc cóż, tak. Więc znamy intencje. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, słabości i zaniedbania. Spowiadam się. Spokój się przeszedł, że czas rozgrzeszyłem, myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu. A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym. Ale Boga Ojca, Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z księgi proroka Zachariasza. Tak mówi Pan. Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję ducha łaski przebłagania. Będą patrzeć na tego, którego przebili,
i boleć będą nad nim, jak się oboleje nad jedynakiem. I płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu w Hadat Rimon na równinie Megiddo. W owym dniu wytryśnie źródło, dostępne dla domu Dawida i dla mieszkańców Jeruzalem, na obmycie grzechu i zmazy. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Boże, mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak ziemia zeschła i łaknąca wody. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. Twoja łaska cenniejsza od życia, więc sławić Cię będą moje wargi. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Będę Cię wielbił przez całe me życie i wniosę ręce w imię Twoje. Moja dusza syci się obficie, a usta Cię wielbią radosnymi wargami. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie. Do Ciebie lgnie moja dusza, prawica moja mnie wspiera. Do Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, wszyscy przez wiarę jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie, bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przeoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama, dziedzicami zgodnie z obietnicą. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja. Boże, przyjmij ofiarę uwielbienia i przebłagania i spraw, abyśmy oczyszczeni jej mocą mogli Ci ofiarować naszą szczerą miłość przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne.
abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś. Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z dziewicy. On, spełniając Twoją wolę, nabył dla siebie lud święty, gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, aby śmierć pokonać i objawić moc zmartwychwstania. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Stanisławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym bratem Albertem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego śmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. I daj pokarmie, którym niezmierzony nieba i ziemię, Twórca jest zamkniony. Witaj na rozkoszny w sercu naszym smak czyniąca. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem, chwalmy Go na wieki. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem, chwalmy Go na wieki. Duchem Twoim niebie
świętuje wszystko radość życia mego. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem, karmy go na wieki. Tebie chciał wejrzeć z nieba na swą sługę uniżoną, by mnie odtąd wszyscy ludzie mogli zwać błogosławioną. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem, chwalmy go na wieki. Sprawił we mnie wielkie dzieła, swej dobroci niepojęte. On wszechmocny, On najwyższy, On sam jeden zawsze święty. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem, chwalmy go na wieki. On, który przez pokolenia pozostaje miłosierny wobec tego, kto mu służy i chce zostać jemu wierny. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem, chwalmy go na wieki. Panie nasz Boże, Ty nas posiliłeś najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Prosimy Cię, aby ofiara, którą często składamy, zapewniła nam zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ponieważ nie wiem, czy wszyscy dzisiaj byli w kościele, oczywiście ogłoszenia są na stronie internetowej, na Facebooku, ale z tego, co sobie przypominam, to są takie rzeczy bardzo ważne, że w czwartek kończy się oktawa Bożego Ciała. Do tego dnia chodzimy w procesjach eucharystycznych w czasie czerwcówek, więc zapraszam i na czerwcówki, i na te procesje, żeby były jak najbardziej barwne, jeśli są jakieś wnuczki, córki, żeby ścieliły kwiatki, synowie, żeby dzwoneczkami dzwonili, albo wnukowie. W czwartek też panie z Legionu Maryi będą rozprowadzać wianki, a w piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Czyli ze względu na uroczystość nie ma postu i można spokojnie ugotować rosół, a nawet inną zupę na kości, a nawet i coś mięsnego zjeść na obiad. Dodatkowo w tym dniu ojciec Flawian zaprasza na adorację Najświętszego Sakramentu. Przyjdźcie, oddajmy pokłon Panu. I co jeszcze? Bardzo dziękuję. Może niektóre osoby uczestniczyły w różnych wydarzeniach z zeszłego tygodnia. W zeszłym tygodniu przeżywaliśmy jubileusz 25-lecia świętego Jana z Dukli. To było takie triduum. Potem był do tego dołączony festyn ekologiczny. Następnie było Boże Ciało. Była procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy, a potem był odpust. Więc jeśli byliśmy, to bardzo dziękuję, a jeśli nie byliśmy, to tęskniłem. Przyznam się, że bardzo tęskniłem, no ale to już tyle powiem. Po prostu tęskniłem, patrzę się i rozpaczam, że was nie było. Trudno, mam nadzieję, że w przyszłym roku się to zmieni. No bo nie wyobrażam sobie, żeby tak było dalej. No i co jeszcze? To są te podziękowania. I zapraszam do bycia razem, do budowania wspólnoty. A teraz na zakończenie już Eucharystii. Pan Stanisław coś będzie chciał odpowiedzieć. Ja pobłogosławię i pan Stanisław powie. No to może być.
Więc prośmy Matkę Najświętszą, aby opiekowała się nami, opiekowała się mieszkańcami naszej parafii, ulicy Poligonowej, naszą wspólnotą klasztorną. Prośmy o urodzaje, aby ten wysiłek, który jest wkładany w ziemię, przynosił obfite owoce i nie było głodu i nie brakło chleba na naszych stołach. Zdrowaś Maryjo. Łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Teraz Pan Stanisław. No to bardzo jestem szczęśliwy jeszcze, z tego powodu. Mógł jeszcze Pan przesunąć stolik do kapliczki. Jeszcze mogłem, tak, jeszcze tak, mogłem. No tak. Proszę bardzo. No to ale, słyszeliście Państwo, że żeby, miejsca było dużo. Bo tutaj były problemy takie, że tego miejsca za mało, że tak dalej. Chciałem po prostu uspokoić wszystkich. Nie, myślałem, że Pan Stanisław zauważył, że rośnie mi brzuch. Ale nie, to... właśnie nie. Dlatego zastrzegam jeszcze raz. Szanowni Państwo, poczekamy aż przejedzie autobus, bo tutaj policja jest, ochrania nas, ale ja mówiłem, że to oni stanęli tu i tu sobie ruch na godzinę, a oni stanęli sobie tutaj i ochraniają nas. Oni zawsze na odwrót robią. No, jak widocznie. Szanowni Państwo, korzystając z tej uroczystej chwili, chciałbym właśnie tutaj podziękować wielu, bo tu wiele osób się zasłużyło w tej sprawie tego remontu kapliczki. Przede wszystkim zaczynając jakby to być od samej góry, to panu prezydentowi, no, który niestety nie mógł dzisiaj być pewnie, bo ja go zapraszałem, ale wiadomo, jak to prezydent ma dużo zajęć i też może czasami chciałby pobyć sam w domu w niedzielę. W każdym razie dzięki panu prezydentowi dostaliśmy na wniosek zresztą Komisji Kultury, z której ja jestem, tutaj jest pani radna Jadwiga Mach. Zresztą jej się szczególne jakby podziękowania należą, bo to ona mnie właściwie zainspirowała, żebym właśnie złożył taki dezyderat z prośbą o wsparcie finansowe. No i tak po kroczku udało nam się jakoś wspólnymi siłami uzyskać te 10 tysięcy od prezydenta, ale też dostaliśmy 5 tysięcy od Rady Dzielnicy Czechów Północny. Tutaj mamy przedstawiciela, o tam w tych okularkach czarnych, Jakub Waruch jest z Rady Dzielnicy. No tam jest 15 osób, ale tylko jemu się udało jakoś dotrzeć na tę mszę, ale chwała i ta też i dzięki za to i jak mówię, dziękuję całej Radzie Dzielnicy. Udało się też zebrać około 4 tysięcy, no jeszcze tam kilkaset złotych brakuje nam ciągle, ale może z pomocą Bożą jakoś tam damy radę. W każdym razie udało się zebrać w takiej zbiórce internetowej, no i też część z Państwa tutaj obecnych też wpłacała na datki, na właśnie tę zbiórkę internetową i też każdemu serdecznie za każdy datek bardzo dziękuję. A na zakończenie zapraszam Państwa oczywiście do siebie na posesję. Tam są stoły już przygotowane. Jakiegoś grilla zrobimy, może coś też jeszcze sobie zaśpiewamy. Już takiego bardziej biesiadnego. No ale i ojca oczywiście na czele z ojcem proboszczem. Także prezydent będzie. Prezydent. Może tak. Zadzwonimy do niego. Zadzwonimy. Dobrze. No, w każdym razie, jeśli zapomniałem o czymś, bo to mi się zdarza, no mam już swój wiek, nie, to się zdarza, że się zapomina różne rzeczy, to wybaczcie Państwo, ale wszystkim mówię jeszcze raz, każdemu, kto się przyczynił, chórowi Albertus za piękną oprawę muzyczną, dziękuję. No i wszystkim, którzy tutaj zechcieli przyjść na tę mszę osobiście i być tutaj razem, tworzyć nam naszą tutaj wspólnotę ulicy Poligonowej. Dziękuję bardzo. Zapłać. Brawo! Jest głosem swojego ludu,
abyśmy zawsze używali ich na Twoją chwałę i na pożytek wszystkich bliźnich, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Tak jak nam się ponownie. Wydaje mi się, że w przyszłym roku jest potrzebna nowa. Za wszystkie Twoje uwagi. Na Stasiu. Panie Stasiu, niech Pan weźmie ten talerzyk. Tak. Jak kropielnicę biorę. Ojcze, próbasz tu figurkę jeszcze? Tak, zaraz figurka będzie. Stała następne 85 lat. To już 85 Boże stoi. Boże, te słowo uświęca wszystko. Bóg zapłać, to teraz już do Brzozowskich poligonowa ile? 92. 92, jakby ktoś zapamiętał. Tutaj zaraz po sąsiedzku, kawałeczek. Rzut kamieniem. Rzut, tak, beretem.